No dobra, piękny dzień, żeby wybrać się znowu do dżungli. Wybierzemy się tam znowu, zobaczymy, co tam ciekawego jest. Mamy ogniste, już te ogniste kulki, więc tak naprawdę chcę zrobić połączenie tych ognistych wybuchowych, a tych nocnych. Taki był luźny, miałem taki luźny koncept. Tutaj generalnie piszecie mi, że są jakieś miodowe slajmy. Tylko pytanie, czy te miodowe slajmy są tutaj, w tej krainie. Czy one są tutaj? W lesie. Bo ja szczerze mówiąc nie widziałem tutaj żadnego miodowego slajma. Dobra, no zbierajmy to na pewno, dawaj to. To jest do zasadzenia, tylko... No dobra, to jest dobrze, żeby zasadzić, ale... Rozejrzyjmy się tutaj ogólnie. O, tu jest tam te śmiertne niebezpieczne. Trochę się cykam. No właśnie. Czy one mnie nie zabiją? Uff, udało się przebiec. Agresywnie się rzucają. O, i mamy to! Miodowy honey slime. Dobra, przeczytajmy o tym. Jakiś nowy. Zobaczmy. Mint mango. O, i owoce. Fajne. Czyli można połączyć w sumie faktycznie. Może z tym razie się opłaca. Mint mango. Mint mango mamy. Byśmy zasadzili gdzieś. I połączyli ogniste z tymi. Nie głupie. Co myślicie? Dobra, wybuch. Ten agresor. Znaczy nie wybuch w sumie. Cały czas mnie atakuje. Nie muszę wtedy na ten film wydawać, to prawda. Mam nową wiadomość. Tutaj coś dalej jeszcze jest? Jest jakiś tunel, dobra. Chodźmy zobaczyć. Co to za miejsce jest jeszcze? Kurde, jak tu pięknie. Dobra, to możemy wyrzucić. Nazbierajmy tych ognistych trochę. O kurde, ja mogę pływać? Uff, mogę. To na szczęście jest dosyć płytko. Spadają z drzewa. Oho, tutaj coś nowego jest. Aha, okej, dobra. No to więc tak właśnie, dobra. Ktoś mi tu powiedział, że mam jeszcze jakieś wolne sloty. Chyba nie. Chyba nie mam wolnych slotów tutaj, to są dwa ostatnie. Chyba, wiecie? Złoty slime był? No to za późno. Dobra, dajmy na razie mint mango. Dobra, czyli żeby one się połączyły. To musimy je nakarmić, tak? Mięsem albo owocami. Czy one się nie pozabijają, jak je wrzucę do jednego tego, co nie? Chyba nie. Za silosem w prawo. Tutaj? Nie, tu nie ma miejsc wolnych. Co ty gadasz? No, nie masz wolnych miejsc. No ale tam dalej trzeba kupić, byczku. Co ty myślisz, że to... Dobra. W sumie to możemy w ten sposób zrobić, wiecie? Jak sobie teraz pomyślałem. No i pięknie. No i żyją w zgodzie i w szczęściu. Dobra, fajnie, fajnie. Rozumiem, że one, to że wybuchają, nic im się nie stanie, co nie? Dobra, no przecież nie jest ich dużo, nie przesadzajcie. Za dużo?
Za dużo? Niebezpiecznie się tu robi. Dobra, jednego zabrałem. Dobra, no. Do wody poszedł, biedny slime. Dobra, tylko żeby je teraz nakarmić, one to potrzebujemy owoców najlepiej. A owoców nie mamy. Dobra, przejdźmy się szybko na wyprawkę. Albo mięsa, tak. No mięsa mamy tego kurczaki, to trochę mało. Przydałoby się owocki, takie typowe, typowe owocki. Wiem, że mam kurczaki, ale ile tych kurczaków tam jest? Tyle, co pies napłakał. Kurde, co jest? A, już. Ja się zastanawiam, czemu nie latam, a mi się już skończył mój ten, jak to się nazywa, mój plecak odrzutowy, w sensie energia. Dobra. Fajnie. Dobra, 15 na start, myślę, że styknie. Do wybuchowych musisz kupić głośnik, to nie wybuchną. No i to jest fajna porada. No, czyli generalnie głośnik je uspokaja, rozumiem. Wybuchną, ale rzadziej. No dobra, to jest fajna porada. Możemy w takim razie, faktycznie oni wybuchają cały czas. To może faktycznie fajnym pomysłem będzie kupić głośnik. Dobra, żeby kupić głośnik, no właśnie, bo to będzie ciężko w ogóle zbierać. Dobra, no tutaj one zbierz, tu wiecie co, sprzedajmy trochę. I zaraz tam pójdziemy, co nie? Pójdziemy je nakarmić i próbujemy kupić ten głośnik, żeby rzadziej wybuchały, bo na razie to jest ciężki temat. O, będzie mnie stać na głośnik. Dobra, kupmy ten głośnik faktycznie. Czyli co? Music box? Nadal wybuchają. Niby mimo, że leci niby muzyka, to nadal wybuchają. Dobra, będzie ciężko to zbierać, ale dlatego zbierzmy kolektor. No i dobra, nakarmmy je. Bo ja już tam, ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy musieli tam wchodzić. Dobra, zobaczmy, ile to w ogóle jest warte. Bo to jest tego, no... Tego, to może być trochę warte też. Dobra, trochę tam zjadły. Głodne są. No to trochę im dałem jedzenie, już nie powinien być głodne. Zobaczmy, jakie to cenie, 50 i 69, bardzo dużo, dobra cena. Ja tylko zobaczę jeszcze, czy jest jakieś fajne zadanie. Chicken? Chicken? No to nie takie trudne w sumie te zadanie. I dużo pieniędzy. To jest do zrobienia, widzowie, to jest do zrobienia. Zaraz chyba zrobimy te zadanie, pierwszy raz zrobię jakieś zadanie. No i kurde, to jest pieniądz. I je się tutaj totalnie opłaca się je tutaj sprzedawać, naprawdę. To jest fajny pieniądz, wychodzi na to. To jest naprawdę fajny pieniądz. Mają muzykę, powinny wybuchać rzadziej, ale tak, to tak. No to jednego nawet możemy stąd wziąć, kurczę. No i 7 kurczaków zwykły. Dobra. No, tam fajne połączenie nam wyszło. Muszę przyznać, że te miodowe i z tym wybuchającymi to jest chyba jedna z lepszych decyzji, jakie zrobiliśmy. A teraz, teraz trzeba tylko kurczaki nazbierać, czego wydaje mi się, że to możemy, jesteśmy w stanie zrobić, bo tu kurczaki, no tu kurczaki sobie chodzą, jakby luźno. No, czasami zostałem zjedzone oczywiście, ale co do zasady, te kurczaki tutaj się nam przeplatają, co nie? No proszę, no i tego mamy. Ile tam było kurczaków potrzeba? 8? 8 chyba kurczaków, tam w ogóle są, na tej górze, widzicie? Dobra, 6 kurczaków już mamy. 7. No to zaraz będziemy mieli. Kurde, no zostawcie moje kurczaki. Dobra, są.
O kurde, jakiś zestaw kurczaków tu się zrobił. Auć. Dobra. Pierwszy raz wykonamy zadanie. Jeszcze mam w zagrodzie, no właśnie. Auć. Przydało mi się coś takiego, żeby tak samo zbierało tylko te kryształki, co nie? Jakiś taki tryb, który powoduje, że tylko zbiera te kryształki. To byłoby mega dobre. Mapę kup? Przecież mapę mam. Co wy, gałgany? Oh yeah. A one się mnożą w ogóle? I pieniędzy ile dostaliśmy, nice. Dobra, i to jest chyba ten moment, żeby odblokować kolejną krainę. No nie wiem, zróbmy tą po prostu. Czyli generalnie 1795 kupione, mamy nową krainę. I tutaj będzie coś nowego. Okej. I mamy tu kolejne miejsca na rozwój. A to jest co, to teleport? A, że tu się teleportuje. Patrzcie co mamy, generalnie nowe miejsca na rozwój. Będziemy mogli zbudować nowe rzeczy. No i dobrze, bo przydałoby nam się. W sensie, jedynie co, no nie, no spoko, spoko, fajnie. Ja zobaczę co tu jeszcze jest ogólnie. Teleport. Doki. I widzimy, że tu dalej możemy rozwinąć. A co to jest? To jest jakieś teleportacje, gdzie my powinniśmy móc się teleportować. O, widzicie? Nowe tereny, nowe kilka stanowisk nowych. Więc całkiem fajnie. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. O, jakaś wyprawa w nieznane. Tu jakaś droga alternatywna. Ja w ogóle nie widziałem tej drogi, bo tu był ten most. Poczekaj, tędy szliśmy. Tu. A tu jest jakaś alternatywna droga. Jednak nie wiedziałem, że tam jest alternatywna droga. Tak, właśnie. Ogród na pewno z mindem chcielibyśmy, czyli z tym ogródkiem. To ktoś tutaj słusznie rzucił, jak najbardziej. Robimy ogród z tym, z tą miętowym mango. Tu swoją drogą to wyrosło, to fajnie. Tamci se spokojnie wybuchają se. Myk, myk. Dobra. To se weźmy. Tutaj fajne też owocki wyszły. Ten no, tym trzeba nocy się opłaca, bo bardzo lubią. O. One na przykład bardzo lubią. No i się opłaca po prostu. Dobra, zaraz się tym zajmę. Chodźmy ma mint mango zamontować i ulepsz. Jeśli będzie, nie będzie mnie stać na szybsze ulepszenie. Nie no, jak posprzedaję to będzie. Mamy mint mango, tak, będzie trzeba to ulepszyć, to jak najbardziej, ale muszę sprzedać. No sprzedać rzeczy, co nie, co mamy. Dobra, mint mango będzie sobie rosnąć elegancko, fajnie. Chodźmy do naszych wybuchających gałganów. Macie, jedną mango. No i też te wody będzie trzeba w końcu zrobić. Czy marchewka wyrosła? Zobaczmy też. To od razu nakarmy tych drugich. Kiedy ta gra wyszła? Ojej, ona już jest, ma swoje czasy, widzowie moi drodzy, wiecie? Dobra. Nakarmy tutaj tych gałganów. Oni lubią, lubią warzywa. Jako nasze jedyne potworki. Slajmy. Dobra, ci się zajadają. Dobra, zbierzmy. Fajnie. Dobra, będziemy musieli, teraz sprzedamy to co tu mamy. No nie, mogło być, powiem tak, nieźle. W sensie to jest na zero. Niebieskie jest też w sumie na zero. Dobra.
i możemy ulepszyć, tak jak tutaj ktoś zasugerował, od razu tego mainta, żeby on szybciej rósł po prostu. Tak, one faktycznie chyba do wywalenia. Dobra, no to co? Zróbmy to i zróbmy to. Dwa ulepszenia. Dzięki temu one będą szybciej nam rosnąć po prostu, co nie? O, jak będziemy mieli mango, to będziemy po prostu je ten. I tutaj tak samo bym zrobił, żeby szybciej to rosło, bo to nam się mega przydaje, co nie? Dobra. Kurczaka dajemy, poczekaj, oni się czym? Everything? Mięsem. To dajmy im może kurczaka. O Boże, jakie głodne, macie jednego kurczaka. No i wszystkie są ogólnie zadowolonko, mają jedzonko. Ogarnij tak, teraz wodnego trzeba ogarnąć. No i właśnie, to w sumie trochę się pospieszyłem, bo ja teraz pieniędzy nie mam. Ale dobra, może coś z tego będzie zaraz. No wiem, że wam też pewnie jesteście głodne. Musimy tutaj niestety poczekać tam, jak nam się zrobi. Musimy poczekać jak... no, musimy poczekać znowu, bo tak. Dobra, idźmy się z drzemy. Zobaczmy maila. Kilka maili dostaliśmy. I śpimy do rana. Dobra. Prawdopodobnie wszystkie teraz będą głodne. Przydałoby się, jakby mango wyrosło, to byśmy nakarmili mango, to trochę byśmy się wzbogacili. No zobaczmy, czy już. Bardzo szybko, fajnie, już jest. Dobra, zbierzmy. Dobra, mango wyrosło. I tutaj zadbamy teraz, próbujemy teraz zrobić oczywiście naszego wodnego przyjaciela. Mamy tylko jednego, ale no po prostu wiecie, no trzeba to zrobić, dobra. Ci są generalnie mega głodne już. O, jest. Tak, i tu się zajadają, produkują. Niestety, co do reszty, no musicie poczekać, bo na razie nie mam waszego jedzonka. Ale mamy te jedzonko, więc to jest całkiem fajne. Bo całkiem sporo. Całkiem sporo tego produkują, moi drodzy. A to znaczy dużo pieniędzy. Oh yeah. Kto mówił, że ich za dużo jest? Ktokolwiek to mówił, to kłamał. Jeszcze jeden by się pewnie spokojnie zmieścił. Dobra, na lekkim spadku jest, widzę. I to tak samo. Ale potrzebuje pieniędzy, więc przydaję od razu. Mamy też power car. Możemy, o, nowe ulepszenie do pomocy zrobić. Ale to za chwilę. Zróbmy właśnie tego wodnego bydlaka. Dobra, zróbmy go, może być tutaj nawet. Dobra, czyli co? Jak to się robi? To jest tego, tak? Pont, po prostu pont się robi. I co, już? Już? Okej. No i gitara. Se będzie żył. Dobra, fajnie. Mamy fajnie, fajnie ulepszenie. Fajnie to jest ogarnięte. Tutaj rośnie. To też ulepszejmy troszeczkę jeszcze. Oto. Tak samo, jak już ulepszamy. Dobra, marchewka najmniej istotna. Dobra, zobaczmy ogólne ulepszenia. 650. To jest do czego? Do odpychania, mówicie? Water tank, do napełniania. MK. Czy ja to potrzebuję na pewno? Myślę, że nie. Wiecie co? Ulepszyjmy se, myślę. Ulepszyjmy te marchewki może. Jak wszystko, to wszystko. Dobra. Chodźmy tutaj na takie luźne, bo trzeba nakarmić trochę zarobić jednak. No i w sumie jak zarobimy teraz, no to będziemy już mogli iść na jakąś... O, dawno tu nie było owoców. Na jakąś luźną kolejną wyprawę. Będziemy mogli spróbować nakarmić kolejnego bossa. Tak myślę właśnie, widzowie. Bo dawno nie karmiliśmy żadnego bossika. Więc fajnie będzie pójść i nakarmić jakiegoś bossa, co nie? Coś zrobić. Bo dzięki temu ruszymy do następnej krainy i odblokujemy następne rzeczy. Ale zbierzmy jakieś takie wstępne owocki. Bo po prostu nasze slimy trochę głodują.
Więc dajmy im po prostu cokolwiek, żeby coś miały. Zawsze jakiś dodatkowy hajsik będzie. Niebieskiego bossa tym skrócie nakarm. Mówisz, że tam jest niebieski boss? Dobra, to zaraz się tam wybiorę i zobaczę, o co chodzi. Tymczasem dajmy jeszcze, zanim to zrobimy, nakarmy naszych tutaj kochanych bydlaków. Jest jeszcze ten autokarmiciel, co nie? Gdybyśmy mieli naprawdę tego dużo, tych chciałem nakarmić? Tak, bo to są te. Dobra, ty chcemy, ci mają truskawki, to nakarmy tych tym. Niech mają, bo to jest pogo fruit. A tych tutaj tam dalej nakarmimy truskawkami, bo to jest ich ulubione jedzenie, co nie? Jak wyrośnie w końcu. Dobra. A my chodźmy pozwiedzać, mamy chwilę? To chodźmy zobaczyć, co tu się dzieje. O kurde, prawie spadłem. Tak, zobaczmy, co jest tutaj, bo tu jest jakiś skrót ogólnie, którego, szczerze mówiąc, wcześniej nie znałem. Dobra, nic na razie podejrzanego. Się sobie skaczą radośnie. Są, jest też gang kurczaków. To se zbierzmy. O, i mamy. Mamy kolejnego tego gagatka. Czy, co, on chyba je mięso, tak? Bo on chyba nic innego nie je. Ta, on je mięso. Dobra. O, skrzynka, dobra, zniszmy ją. Dobra, czyli będziemy musieli bardzo dużo kurczaków zrobić. Bardzo dużo kurczaków będziemy musieli upolować. Oj, piłka plażowa, ale numer. Co jest? Normalnie znaleźliśmy piłkę plażową. Dobra. O, jakieś znaki są tutaj. Na ziemi jest jakiś napis też. Tam w ogóle jest jakaś kraina, co nie? Zobaczcie, co tam jest. Ciekawe, czy tam się jakoś dostać, co nie? Jakaś taka odległa kraina, zamknięte miejsce. Co mówicie? On nie daje mi tego? Nie daje klucza? A to łobuz. Ale i tak, zbierzmy kurczaki, jeśli mamy możliwość. No to tu w ogóle jest kolorowo, wszystko cała mieszanka. Tu mogą się mutować niebezpiecznie, bo jest ich strasznie dużo różnych rodzajów. Tu się mogą niebezpiecznie mutować, powiem wam. Może dojść do tej niebezpiecznej mutacji. W ogóle są takie małe też kurczaczki. Stony Chicks. A, i tu jest klucz, tylko ten klucz. To nie jest tak, że on... A, widzicie? Nie, poczekaj, przecież ja tu byłem. Czyli on tylko prowadzi, tak naprawdę, on tylko by otworzył... on tylko by otworzył nam skrót po prostu. Daje portal. Teleport za to daje. No to kurczę, jak daje teleport, no to nie takie zły jest. No nic, dobra. No na pewno będziemy go dokarmiać, ale żeby go idealnie dokarmić, potrzebujemy naprawdę dużo kurczaków. A widzimy, że to niekoniecznie musi być takie łatwe z tym ilością kurczaków, co nie? Jest fajnie, jakby slimy zjadał. Nie chcesz może slima? A tych małych nie chcę, widzicie? Chcę tego duże. Dobra, no nic, będziemy go dokarmiać. Tu jest skrzynka. Dobra. Tam nie będę ryzykować. Tutaj w ogóle najgorzej, jakbyśmy spadli, co nie? Dobra, tylko będzie... No tylko, że widać, że jest wygłodniały, co nie? W sensie dużo tych kurczaków będzie trzeba mu zanieść. Ja obstawiam, że na jakieś około miliona, żeby otworzył portal. Czy co on tam ma zrobić? Tak to jak na moje wygląda. No ale, no wiadomo, będziemy zbierać te kurczaki, skoro faktycznie one tyle dają. Trochę tak się składa, że tu trochę kurczaków tu się wala nam. Trochę kurczaków nazbieramy i spróbujemy go wykarmić. Jak tutaj rośnięcie, pomalutku widać, że już tam i te sztuczki chyba trochę namnożyły też, co nie? A, to są inne rodzaje. Dobra, chodźcie, dajmy trochę, weźmy trochę tych kurczaczków. Dobra, 15 kurczaków mamy. Zobaczmy tak z ciekawości, jakie zadanie jest.
O, Sele Cruncher. Dobra, wybierzmy tego. Co on chce? Tego. Tak, to jest. Tego chyba nie znam w ogóle. I marchewki. Ogólnie. Nie. Kurczę, no nie wiem. Nie wydaje się to niby drogie, ale kurczę, nie jestem przekonany na tą chwilę. Jak będziesz mu dawał jego ulubione, to tylko połowę miliona. A jak. Ale ja nie wiem, jak jest jego ulubione. Czy to wiadomo. Czy to wiadomo, jak jest jego ulubiony, zależnie od tego, jaki kolor. Dobra, kurczaka. No nie wiem, nazbierajmy trochę tych kurczaków. O, chodźmy tutaj, bo tutaj tak byłem tylko raz w sumie, a tutaj dużo rzeczy jest. W sensie generalnie wyprawa stricte kurczakowa, bym powiedział. A poczekaj, gdzie tu się teraz szło? O, kurczaki spadają z nieba. Wiem, że tam na górze dało się przeskoczyć, ale stąd nie widzę w ogóle przejścia. Okej. Jedna wiadomość, widzę już 30 raz, mówisz? Którą wiadomość widzisz 30 raz? O, tu jest dużo kurczaków. Bo tu mają gniazda. I tam też są. Czy mam życie niemiłe? Kurczaki? Leć w moim kierunku! No i poleciał. No dobra, nawet jeśli 50 innych, no to... Że jak powiem, na zbieranie 50 kurczaków, teoretycznie... Wydaje się wykonalne, co nie? Na pewno nie Chicago, tego nie je w ogóle. O kurde, zjadli mi. Tam był chyba taki kamienny, co nie? On był chyba dobry, tylko chyba go właśnie zjedli. Słyszę kurczaka, ale nie, o jest. Właśnie, chyba Stony Hen. Może są jego ulubione nawet. Dobra. O, chyba zmutował negatywnie, bo muzyka się włączyła. Jest bydlak śmierdziel. Wyrzucamy go. No tak to jest, jak tu taka Gomora i Sodoma się dzieje. Auć. Dobra, 26 kurczaków. Czego 3? Stony to jego ulubione. Na to tak mi się wydaje. Czyli tak jakby 30, można powiedzieć, że jeśli to 6 by byłoby, to mamy 32. Wcześniej go trochę nakarmiliśmy, nadal chyba by brakowało do 50, ale podejmiemy to ryzyko. Dobra, widzę, że dobra. Trochę owocki też zbieram, bo trzeba nakarmić moje kochane slajmy. Wiecie jak jest, trzeba dbać o slajmiątka. To tak, tych pogofrucjami to nakarmię te. Bo one mogą mieć gorszy sort. A te nakarmię truskawkami, bo widzę, że się zrobiły zresztą. Bo to są ich ulubione, kubery. Te to są jego, to są te ulubione ich. Dlatego lepiej tymi nakarmić je. Marchewki się też zrobiły? Jeszcze nie. Dobra. Nie ma marchewek, musicie zaczekać. Dobra, no i na razie na razie chodźmy. W sensie zaraz do nich wrócimy, nazbieramy łupy. Tu się mind jeszcze robi. A tutaj? O, się robi też. Pundle plort. Dobra, zaraz zobaczymy, czy ucieszy się z naszego daru. Daru kurczaków. Och, potężny Kitex. Żryj to. A, jego ulubiony, no jak serduszka wysyła. Za mało. On chce więcej. Więcej mięsa. Ale już niedużo zostało jak na bank, bo naprawdę sporo zebraliśmy tych kurczaków, więc już naprawdę myślę, że bardzo niedużo zostało do zebrania. Słyszę.
Auć, słyszę kurczaki. Słyszę kurczaki, ale nie widzę. Mogę zostać zjedzone przed chwilą. Kiedy będzie z Wojtrajna? Kolejny odcinek? O, jest! Stony Hen, jego ulubiony. Ale nie, no jak 50 to na pewno brakuje niewiele, wiecie? Brakuje coś na zasadzie kilku co najwyżej. Kilku kubycznych kurczaków, żeby otworzyć, tutaj wiecie, no, żeby otworzyć właśnie kolejną ten. No zbierajmy, o, mamy kurczaczka. O, akurat tutaj jest sporo kurczaków w tej dzielnicy, więc fajnie. Cztery luźne kurczaczki już nazbierane. Dużo też marchewki, nie wiadomo skąd, ale weźmy ją, a nie marzemy jak wziąć. No dobra, to nie bierzemy marchewki. Kurczaka? Słyszę kurczaki, ale nie widzę, nie wiem gdzie. Tu są. Sześć kurczaków, siedem. No nie, no tyle to już... No tyle to już chyba styknie, co nie? No nie, no chyba tak mniej niż ten, no bo naprawdę dużo daliśmy mu tych kurczaków. Więc ja myślę, że to już te siedem to już styknie. Dobra, poczekajmy jak się zregeneruje mój poziom prądnicy. Okej, mych. Dobra, potężny kocie. O, udało się. Mamy to. Portal magiczny i jakieś kiteksy, które właśnie padają. Biedne kitki. Dobra. Teraz na spokojnie. Czekaj, kurczak, wracaj tam. O, 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 co to była za rzepa? No i nie było rzepy. No, to jest rzepy. To nie było chyba... Dobra, cofnijmy się z tymi skrzynkami może. Trochę pieniędzy. To są marchewki, a tam była jakaś taka rzepa, którą pierwszy raz widziałem na oczy. Ale chyba to tyle byłoby z tej rzepy. Dobra, teleporter gdzieś. Jestem na wyspie, czyli jednak to jest ten sposób, można się tutaj dostać. Legendarnym teleporterem. Jesteśmy na legendarnej wyspie. No a widzicie? I mamy, o, proszę zobaczyć, są wodne gówniaki. To se wyrzucę. Do mnie! Ta, zbierzemy sobie wodne gówniaki. Zobaczmy, co to w ogóle za kraina, bo tu może się nic tak na... Oho! A nie, to są te pogo frucy, to jest standardowe. Dobra, zobaczmy, co tu jest dalej. Może tu się okazać również, że na tej wyspie w sumie niczego nie ma takiego. Kotki. Na pewno nie ma tutaj niczego odkrywczego, co nie? Kolejna dzielnica. Kolejna, wydawać by się mogło, bardzo standardowa dzielnica. No, wejdźmy tutaj wyżej. Jest jakaś droga za to. Zobaczmy, gdzie ona prowadzi, bo to jest bardzo ciekawe. Oho, kolejny żarłok. Rzepa była. Dobra, to zaraz się cofnę. Można jeszcze wyżej wejść. Chcę wejść na szczyt po prostu. Dlatego na razie... Oho! Jakiś dziwny piedestiał. Nie widzę... Nie widzę za bardzo drogi na wyżej, żeby wejść. Chyba się wyżej nie da tak łatwo dostać.
Dobra, no nic tu chyba takiego nie ma, wychodzi na to. Dodatkowego, o kurde. Niedobre się zmutowały. Muzyka jak w jakimś Wąchocku się włączyła. No tak to jest, kiedy w bezprawie panuje. Ale się porobiło grubo. Niebezpieczne miejsce. Dobra, najgorzej, że ja nie do końca wiem, jak tu wrócić. Tu jest chyba teleporter. Musimy chyba okrążenie zrobić. A niebezpiecznie! Od kiedy w to grasz? Od dzisiaj. Od 2-3 godzin prawie. No dobra, to go nakarmimy next time. Zrzuć, rzepa była niedaleko. Dobra, jeszcze rzepa, w sumie racja, bo rzepy jeszcze nie mieliśmy. Jest i rzepa. Czyli generalnie coś całkowicie nowego. I to też warto byłoby zrobić z tego ogródek. Więc generalnie chyba dostaliśmy się tutaj głównie dla tej potężnej rzepy. Bo faktycznie rzepy wcześniej nie mieliśmy. Więc teraz mamy rzepę. No, może coś z tej rzepy, może zasadzimy rzepę i będziemy mieli. Bardziej burak niż rzepa? Może być burak. Wychodzi generalnie praktycznie na to samo. Dobra, dajmy tutaj tego bydlaka. No i pięknie. To tak, to wypadałoby pozbierać. A tutaj właśnie myślę, żeby zastosować nowy garnek w takim razie. No, po prostu z rzepą. No i go też ulepszymy za chwilę. Na początku to zbierzmy mango i nakarmimy nasze kochane zwierzątka. Nie będę wywalał marchewki. Co wy, widzowie? Ja się znam na ogrodnictwie. Dobra, no to teraz chyba czas na zbiory, co nie? Zbierzmy tutaj, co mamy. Trochę marchewki, trochę tych truskawek. Marchewka. Dobra, te sobie pojedzą. Czas na zbiory. Zbiory time. Proszę zobaczyć. Ale będą pieniądze. Dobra, ładnie. Zobaczcie, ile z nas zbieraliśmy tego. Dobra, chodźmy tu zobaczyć. O kurde, 40 ileś. Ale grubo, co nie? Ale będzie pieniądze. No i mamy problem. Dobra, no na raz tego nie zbierzemy. Zobaczymy w ogóle, jak tam cenowo to też stoi. Jak mamy, to spadło strasznie. Zobaczcie, że to cena spadło. Ale nadal jest, kurde, no nie wiem, no nadal jest nie najgorszej cenie ogólnie. Chyba i tak to sprzedam, bo przyda się pieniądze. Osiągnięcia na 100%? Of course, głupi nie jestem.
Dobra, zbierz mi jeszcze. O, w ogóle zapomniałem o tym. Teraz teoretycznie jest to do wykonania. Tak, osiągnięcia 100% mogą być ciężkie. Co ty gadasz? Na pewno nie. Siemanko, Asgard. Jak spadło, to możesz się przespać przed sprzedażą. Słusznie, ale niebieski chyba akurat wzrósł. Niebieski jest na plusie. Dobra, kolejne osiągnięcie a propos. A ten jest na... No dobra, no niby... Możemy się spróbować przespać, zobaczymy czy to coś da oczywiście. Prześpimy się do rana. Aczkolwiek nie ma co mówić o bogowie, jak mamy dużo pieniędzy. Zobaczmy jak teraz stoją. Niezmiennie, dobra, na razie ten. Nice! Ale żeśmy łupy zrobili. O bogowie, ale żeśmy zarobili pieniędzy. No nie powiecie, że nie, ale kurde, łupik z gruby. A ich karmimy, bo oni lubią te truskawki. Kury ulepsz? A faktycznie, zapomniałem, żeby kury ulepszyć. Nie głupie. W ogóle zobaczmy, jakie zadanie będziemy mieli. Cały czas to samo. W sumie, kurde. No teoretycznie jest to nadal do zrobienia. Wystarczy, że nam buraki urosną. I zrobimy to. Wystarczy, że nam buraki urosną i jesteśmy w stanie to zrobić ogólnie. O, kolejny tank buster. To będziemy musieli ulepszyć. Zaraz się tym zajmę. Zobaczmy jak buraki. Kurde, one są nieulepszone. Zapomniałem, że one nie są ulepszone. To one tak szybko nie wyrosną. Chyba jednak nie zrobimy tego zadania. Mówisz, że tego gościa warto questy robić? Kur jest najmniej, fakt. Z kurczakami jest gorzej trochę. Dobra, co możemy tu zrobić? Wyższe rury, co to jest? Spring grass. Jakiś ten vita ten, czyli generalnie takie rzeczy, które powodują, że chickeny się lepiej czują. Dużo starych kur jest ogólnie. No 4 minuty, no może wyrośną do tego czasu. Może wyrosną do tego czasu, tak se kminie. Możemy oczywiście znowu tu sprzedać, bo mamy dużo tego. Tu chyba bardzo dużo jest do zebrania. Możemy też wysokie mury zrobić, tak, dla bezpieczeństwa. Te stare. Elder. Dobra, tak, sprzedajmy co mamy, zobaczmy w ogóle jak cena. Dobra, nadal widzę, że stoi, oprócz niebieskiego. Niebieski całkiem ładnie. Dobra, nice. I chyba te wodne też całkiem ładnie, co nie? Te czarne flery zabijają i te co ogólnie, co? O czym nie wiem, o czym mówisz znowu. Ej, ty, kurczak. No za to jest też fajna cena. Dobra. No to co? Myślę, że czas najwyższy odblokować
nową lokację w takim razie zobaczyć. Tutaj mamy chyba nową lokację odblokowania. Za... no kupmy i zobaczmy od razu, z czym się dana lokacja je.